Reisner, Iwona, Jacek Kaczyński, rozpoczynamy wasz ulubiony program Best Of. Ja się zaczynam bać już teraz, naprawdę, bo dzisiaj mamy bardzo straszny ranking. Dzisiaj będziemy rozmawiali o horrorach. A ja już myślałam, że mnie się boisz. Nie, ciebie to się nie boję nigdy w życiu. No bo taka uśmiechnięta, jestem sympatyczna. No to właśnie dlatego, że jesteś uśmiechnięta, to się nie boję. Krzysztof Lang, reżyser, jest dzisiaj gościem programu Best Of i pomoże nam przebrnąć przez horrory światowe. A tymczasem zobaczcie naszą propozycję 12 najstraszniejszych, a później przekonacie się, które zakwalifikowały się do szczęśliwej dziesiątki. Proszę. Na liście najstraszniejszych horrorów znalazły się Egzorcysta, Ring, Omen, It, Blair Witch Project, Lśnienie, Dziecko Rosemary, Koszmar z ulicy Wiązów, Egzorcyzmy Emily Rose, Teksańska masakra piłą mechaniczną, Piątek 13, Paranormal Activity. Krzysztof, czy ty jesteś specjalistą od horrorów, czy nie? Raczej nie jestem specjalistą. Mam na koncie taki film, który można by nazwać thrillerem. Mhm. Nazywa się Strefa Ciszy, ale horror to nie jest ten film. Być może w Polsce ludzie nie mają takiej mentalności, żeby wymyśleć i zrobić dobry film, który jest straszny. No, coś w tym jest, tak. To znaczy, wydaje mi się, że jeśli się spojrzy na te filmy, które były za małe pieniądze robione i zrobiły karierę, takie jak Blair Witch Project czy Paranormal Activity, prawda? No to u nas takiej próby nikt nie podjął, a jeżeli podjął, to nieudaną jakąś próbę, o której nawet nie wiemy. No dobrze, czyli walczymy teraz o nasz horror. My przeżywamy horrory w rzeczywistości. Tak, my mamy dostatecznie dużo horrorów. Dobrze, skupmy się na naszym rankingu. Dzisiaj zobaczmy, jaki horror według internautów na miejscu 10 się znalazł. Blair Witch Project to pierwszy z serii filmów kręconych tak zwaną amatorską kamerą, który można nazwać reżyserowanym happeningiem. Aktorzy nie mieli świadomości, że sytuacje, w których biorą udział, są zręczną mistyfikacją. Zdjęcia do Blair Witch Project trwały jedynie 8 dni. Film kosztował zaledwie $22,000, a zarobił, uwaga, 240 milionów. To ponad 1000 razy więcej. 8 dni, 240 milionów i generalnie amatorzy za kamerami. Skąd no i tu mamy przykład doskonałego pomysłu, tak? Walorem Blair Witch Project jest to, że ten film udaje dokumentalny zapis. I to, że cała ta sytuacja tworzy pewien klimat, a jest to, co się wydarza, jest poza kadrem. I to jest najciekawsze. Dowodem na to, że był to nieprawdopodobny pomysł, jest to, że Blair Witch Project 2, jakby sequel Blair Witch Project, przeszedł absolutnie bez echa, był wyświetlony w kinach, ale był zrobiony już za duże pieniądze i tego demona było tam widać i była to kompletna klapa.